Vincenzo Colosimo urodził się w 1878 roku w małej miejscowości Colosimi we Włoszech. W 1895 wraz z rodziną emigruje do Stanów i trafiają do Chicago. Sprzedaje gazety, poleruje buty, kradnie i wyświadcza drobne przysługi dla lokalnych gangsterów. Wszystko, aby pomóc utrzymać się swojej rodzinie. Vincenzo później zahacza o politykę. Jest to przepustka do wielkiego świata koneksji, co daje mu ogromne zasięgi i władzę. Właśnie w tym momencie rodzi się mafia z Chicago, która będzie domem dla takiej postaci jak na przykład Al Capone. Zapraszam na pierwszy odcinek z cyklu o mafii w Chicago. Dlaczego w Chicago? Lost Haven z gry Mafia jest zbliżone do tego miasta i grając ostatnio w remaster oryginalnej części, postanowiłem stworzyć serię przedstawiającą mafię właśnie z Chicago. Wróćmy do Vincenzo. Niewiele osób kojarzy to nazwisko. Gdyby zapytać o sławnych mafiozów, w większości z nas pojawia się w głowie od razu Al Capone. W 1902 roku Vincenzo już jest szefem lokalnego domu publicznego. Ma przezwisko Diamentowy Jim, z tego względu, że często ubierał się w biały garnitur oraz nosił diamentowe zapinki i pierścienie. Właśnie to, w połączeniu ze znakomitą charyzmą, sprawiło, że Jim łatwo radził sobie z kobietami, a te kochał tak samo jak pieniądze. Napędzały one jego entuzjazm do prostytucji. W tym samym roku żeni się z Victorią Moresco i razem otwierają drugi dom publiczny. W przeciągu kilku lat Diamentowy Jim poszerza swoją działalność aż do 200 domów publicznych oraz zaczyna zajmować się taką działalnością jak hazard oraz początki szeroko pojętej gangsterki. Szacuje się, że w tamtym okresie zarabiał około 50 tysięcy dolarów w ciągu jednego miesiąca. W przeliczeniu na dzisiejsze czasy Jim zarabiał ponad 1,5 miliona dolarów miesięcznie. W 1909 roku precedens tak zwanej czarnej ręki staje się niebezpieczny dla Vincenzo. Co to była czarna ręka? Jest to stowarzyszenie włoskich gangów działających wśród włoskich imigrantów Stanów Zjednoczonych. Jest to zalążek mafii amerykańskiej. Jej działalność polegała głównie na wymuszaniu haraczy pod groźbą śmierci od włoskich imigrantów. Między innymi na Lower East Side roiło się od Sycylijczyków, którzy ciężko pracowali za niewielkie wypłaty. Był to łakomy kąsek dla żerujących na nich gangsterach. Żeby walczyć z wyłudzeniami czarnej ręki, Vincenzo sprowadza Johna Torrio o ksywie The Fox. Jest to nowojorski gangster z Brooklynu. Vincenzo mianuje go jako drugiego szefa w hierarchii. Pomaga to w walce z tak zwaną czarną ręką i sprawia, że mafia w Chicago rośnie w siłę. Dzięki temu Vincenzo otwiera restaurację o nazwie Colosimo's Cafe, w której jest również klub nocny. Mieścił się on na 2126 South Wabash. Szybko staje się to często uczęszczane miejsce dla ludzi odwiedzających Chicago oraz dla znanych osób. Interesy kwitną, a Vincenzo zarabia jeszcze więcej pieniędzy i ma coraz większą władzę. Można spokojnie powiedzieć, że w tym momencie jest on nie do zatrzymania. To jednak niedługo zmieni się na jego nieszczęście. W roku 1919 Vincenzo oraz jego wspólnik Torrio otwierają kolejny dom publiczny na 2222 South Wabash i nazywają go Four Duchess. Nazwa pochodzi oczywiście od adresu.
Torrio zatrudnia swojego kolegę z Brooklynu, a jest nim nikt inny jak znany wszystkim Al Capone. Al pracuje jako barman oraz ochroniarz. Dla Capone jest to furtka do świata chicagowskiej mafii. W roku 1920 wchodzi prohibicja. Złoty czas dla mafii w Chicago i nie tylko. Torrio naciska Vincenzo, żeby wejść w nielegalny handel alkoholem. Prosta robota i czysty zysk. Niestety, diamentowy Jim uparcie odmawia. W marcu 1920 roku Vincenzo rozwodzi się ze swoją żoną Moresco. Miesiąc później ucieka do West Baden Springs w Indianie. Wydaje się, że Vincenzo potrzebuje trochę przerwy. Po swoim powrocie do Chicago kupuje dom. 11 maja 1920 roku Torrio dzwoni do Vincenzo i informuje go, że jedna z jego restauracji ma otrzymać pokaźną dostawę. Vincenzo sam chce nadzorować odbiór i jedzie na miejsce. Czeka, ale dostawa opóźnia się. Tak naprawdę nie ma żadnej dostawy. Vincenzo Colosimo zostaje postrzelony i umiera. Nie trudno wywnioskować, kto stoi za jego morderstwem. Był to Al Capone oraz John Torrio. Nie pociągnęli oni jednak za spust. Morderstwa dokonał niejaki Frankie Yale, który objął władzę po Johnie Torrio w Nowym Jorku. Yale był podejrzewany o zabójstwo przez policję w Chicago, ale jednak nikt nie jest w stanie mu tego udowodnić. Uznaje się, że Vincenzo został zabity przez to, że nie chciał wejść w biznes alkoholowy w czasie prohibicji. Według Torrio, Capone oraz innych, Vincenzo miał stać się miękki po małżeństwie. Podejrzenia padły również na Ala Capone oraz na byłą żonę Vincenzo, która była niezadowolona po nieudanym dla niej rozwodzie. Po śmierci Vincenzo szefem mafii w Chicago zostaje John the Fox Torrio. John Torrio był jednym z pierwszych gangsterów w tamtym czasie, który widział korzyści płynące z połączenia rozproszonych gangów i ustalenia podziałów terytoriów, na których mieliby prowadzić swoje operacje. Zyskał on popularne wśród gangsterów przezwisko The Brain, czyli mózg. Niestety nie wszystko idzie dobrze po myśli Johna. Kilka gangów nie chce mu się podporządkować i prowadzi z nimi regularną walkę. Jest to m.in. gang Northsiders oraz gang braci Gena. Niedługo po objęciu władzy po Vincenzo Colosimo, John Torrio zostaje postrzelony. Pojawia się tutaj polski akcent, bo jego zabójcą jest L. Jaime Wojciechowski, który pochodzi z Polski. The Brain spędza 2 tygodnie w szpitalu walcząc o życie. Wyczerpany w 1929 roku po słynnej konferencji w Atlantic City, wraca do Włoch i pozostawia cały biznes swojej prawej ręce. Tą prawą ręką jest nie kto inny jak Al Capone. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę. Wyczekujcie kolejnych odcinków przedstawiających słynnych mafiozów.